Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny filmik zapowiadający projekt Peccatorum, czyli projekt mój oraz Neri. Słuchajcie, postanowiliśmy, że damy wam w tym miesiącu dwa filmiki. Miał być jeden, miał być pod koniec miesiąca, ostatecznie pomyśleliśmy, że rozbijemy to na dwa. I ten będzie taki trochę krótszy i ten drugi, który będzie pod koniec miesiąca, też będzie trochę krótszy, ale ostatecznie powinny was ciągle trzymać w tym hype'ie, który próbujemy wam zbudować, bo wiecie, że prace nad projektem cały czas trwają. Dzisiaj zajmiemy się dosyć ciekawą sprawą, ale na początek takie parę informacji, które można przedstawić dużo szybciej niż to, czym będziemy dzisiaj się zajmować. Mianowicie tak, jak stoimy z pracami? Aktualnie, jeżeli chodzi o ogólny zarys fabularny, to mamy dla was gotowe jakby cały zaplanowany wszystko, co będzie się działo do pierwszego procesu wraz z tym procesem oraz sporą część tak jakby patrzeć na klimaty rompy drugiego rozdziału. W drugim rozdziale jesteśmy tuż jakby przed procesem, tuż przed śledztwem, bo już dochodzimy do momentu, w którym kolejna postać zostanie zabita, kolejne postacie będą brały udział w zabójczej grze, że tak powiem. Więc idzie to bardzo przyjemnie, nie ma na co narzekać. Myślę, że pomysły są fajne i że ogólnie akcje sprawdzamy w bardzo fajny sposób, ale to dopiero będzie można powiedzieć, gdy zaczniemy pisać, bo teraz jest to faza planowania. Mamy rozpisane, co się ma znaleźć w danym rozdziale i tyle. Więc zobaczymy, ale póki co planuje się świetnie. Dodatkowo, taka wiadomość bardziej od Neri niż ode mnie, bo ona się zajmuje tym, już niedługo zobaczycie na jej Instagramie, prawdopodobnie tam będzie to wrzucała, tego jeszcze nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że właśnie tam trafią te rzeczy. Zobaczycie szkice postaci. Będą takie szkice dosyć tajemnicze. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak Neri planuje to zrobić. Wydaje mi się, że już jakiś plan ma. I te szkice będą dla was czymś w stylu zagadki, czymś w stylu takiego małego teasera, jeżeli chodzi o to, jak będą wyglądały postacie, bo mogę wam powiedzieć, że postacie kobiece zostały już narysowane, więc one są już ukończone, jeżeli chodzi o sam szkic, a jeżeli chodzi o postacie męskie, to z tego co wiem, Neri jeszcze parę postaci nie zrobiła, aczkolwiek idzie jej to bardzo szybko i generalnie siedzę z nią i patrzę, jak ona pracuje nad tym. To jest dla mnie wielki, ogromny short, bo naprawdę idzie jej to zadziwiająco szybko i ma wielką wenę i ogólny, że tak powiem, taki zamysł, jak to wszystko zrobić. No i właśnie pod koniec października, mniej więcej wtedy, kiedy na kanale będzie się pojawiał pierwszy proces z Danganronpa V3, pojawi się filmik z Peccatorum, który wam powie dokładnie, kiedy możecie się spodziewać tych szkiców na Instagramie. No i tam właściwie się zajmę tym tematem jakoś szerzej. Tam wam podam dokładne terminy, co ile będą wychodziły postacie i tak dalej, więc czekajcie, naprawdę warto. No i teraz to, czym zajmiemy się dzisiaj, czyli większy wgląd na postacie, które będą brały udział. Wiem, że niektóre karty postaci są dostępne na tym formularzu zgłoszeniowym, więc kto tam chciał, to sobie już doczytał, ale przyznamy wam szczerze, bez bicia, że niektóre postacie nieco pozmienialiśmy. Zazwyczaj to, jeżeli to były małe zmiany, to zrobiliśmy to sami, bo jak wiecie, daliście nam możliwość, wydajcie nam postać, dajcie nam generalny zarys, a my z tą postacią możemy zrobić co chcemy. Jeżeli to były małe zmiany, to robiliśmy to sami, nie pytaliśmy twórców o zgodę. Jeżeli to były trochę większe zmiany albo jakieś nieścisłości, to do was pisaliśmy. Na pewno niektórzy z was kojarzą moje wiadomości. No i tak. Generalnie, dlaczego w ogóle zmienialiśmy wygląd? Bo zazwyczaj o wygląd chodziło. Problem był taki, że wasze postacie często były takie dosyć zwyczajne. Co rozumiem przez zwyczajne? Okej, może były w jakiś sposób ciekawe, jeżeli chodzi o sam wygląd oczywiście, o charakter i historia w każdej postaci nam się realnie podobała, więc tutaj nie musicie się martwić, ale chodziło nam o wygląd w tym sensie, że przed niektóre postaci miały bardzo fajne talenty, aczkolwiek jakby same w sobie nie wyglądały zbyt dobrze i nie pasowały do tych talentów. Nie dam wam na przykładzie żadnej postaci z Pekka, bo nie chcę wam mówić, u kogo aż tak dużo zmienialiśmy, ale wyobraźcie sobie, że byłby człowiek, który byłby ultimate dentystą i by miał na przykład braki w uzębieniu. No takie,
halo, halo, jesteś ultimate dentystą, twoja szczęka ma być bielutka, równiutka i tak dalej. Nie ma miejsca na pomyłki, więc tak samo było tutaj, jak ktoś miał jakiś talent i nie wykorzystywał jego wygląd i jego potencjału, to interweniowaliśmy. Ale dobra, do rzeczy. Przedstawię wam wszystkie 22 postacie, przedstawię wam ich imiona, nazwiska, ksywki, o ile takie są, talenty, wiek postaci, wzrost oraz wagę, kolor oczu, kolor włosów, styl w jakim są ułożone włosy, oraz znaki szczególne i to, czy w formularzu dana osoba zaznaczała rozpacz, nadzieję czy coś innego. Myślę, że to będzie taki fajny zarys, więc przejdźmy do rzeczy. Pierwszą postacią jest Rafael de Caumont, ksywki było brak, talent to łyżwiarz figurowy, ostateczny, wiek 20 lat, wzrost 1,90 m, waga 73 kg, oczy niebieskie, włosy białe, zaczesane, a właściwie ułożone na takiego samuraja. Ze znaków szczególnych będzie on nosił strój księcia, czyli taki ogólnie dostojny, elegancki strój i będzie mega przystojny. I wybrał sobie z dwóch opcji, powiedzmy, do wyboru nadzieję. Myślę, że nie do tego jakoś komentował. My te postacie już znamy dosyć dobrze. Neri je rysuje po prostu godzinami, ja czytam, jak planuję fabułę razem z nią, to czytam wasze karty postaci po prostu dziesiątki razy, jeżeli czegoś szukam, więc powiedzmy, że je znam. Wy możecie spekulować, co dana postać zrobi, jak dużo przeżyje i tak dalej, ale tutaj macie ten zarys. Drugą postacią jest Jacob Andrew Samfu, ksywka Drama King i to jest ostateczny król dram. Ma 17 lat, 1,74 m wzrostu, 56 kg wagi, zielone oczy, brązowe włosy, które są krótkie i ustawione na żel. I ze znaków szczególnych będzie nosił nieśmiertelnik i również wybrał nadzieję. Trzecią postacią jest Yamaraya Ellis, ksywka Yama. Jego talentem jest bycie pokryżystą, ultimate pokryżysta. Wiek 17, wzrost 1,78 m, waga 63 kg. Kolor oczu zrobiliśmy mu szary, kolor włosów czarny, włosy będzie miał rozczochrane, ze znaków szczególnych będzie wyróżniał się koszulką w biało-czarne paski, a z wyboru, że tak powiem, strony wybrał nadzieję. Oczywiście ten wybór rozpacz nadzieja nie jest aż tak ważny, ale chcieliśmy zobaczyć, jak twórcy widzą swoją postać. Dalej mamy postać czwartą, Arona Masayoshiro, ksywka Aron, talent Ultimate Informator, wiek 20, wzrost 1,86 m, waga 76 kg, kolor oczu zielony, kolor włosów szary, włosy są jego niechlujne, z charakterystycznych rzeczy ma srebrne kolczyki oraz tatuaż przedstawiający kogoś, kto ma przypominać, a też w jakiś sposób upamiętniać postać Kyoko. I on wybrał rozpacz. Dalej mamy postać piątą, jest to Mycroft Goldenwire, psywka Goldie, jest to Ultimate Hacker, ma 19 lat, 1,82 m wzrostu, 69 kg wagi, ma takie bursztynowe oczy oraz brązowawe, ciemnobrązowawe włosy, które są rozczochrane. Z charakterystycznych rzeczy będzie nosił czerwony t-shirt z napisem Game Over. Generalnie, jeżeli chodzi o te znaki szczególne, to się jeszcze może pozmieniać, bo nie wiem jeszcze, jak Neri będzie widziała wizję, ale tak wam powiem, jak to mniej więcej wygląda. I on wybrał nadzieję. Szósta postać to Alan Dantes, psywka Człowiek Pech, to jest Ultimate Pechowiec, ma 19 lat, 1,93 m wzrostu, 75 kg wagi, szare zarówno oczy, jak i włosy, włosy są nieułożone, z charakterystycznych rzeczy nosi czarną rękawiczkę oraz naszyjnik. Między rozpaczą a nadzieją dał sobie wybór wolny, w zależności od tego, jak toczy się historia, co jest całkiem ciekawe. Dalsza postać to Maksymilian Kowalski, ksywka pisarz, talent Ultimate Pisarz, niespodzianka. Ma 24 lata, 1,93 m wzrostu, 73 kg wagi, niebieskie oczy, czarne włosy, które są długie. Będzie nosił fedorę i z ciekawych rzeczy będzie utykał na lewą nogę. Również wybór między rozpaczą a nadzieją wolny, więc możemy tutaj poszaleć. Kolejną postacią jest Olivier Naes, brak ksywki. Ultimate Artysta, wiek 21 lat, 1,69 m wzrostu, 65 kg wagi, niebieskie oczy, takie białawe, powiedzmy, białawo-blond włosy. Będzie nosił grzywkę, z charakterystycznych znaków będzie miał okulary, plecak, fartuch oraz bliznę. O ile dobrze pamiętam, to była blizna na twarzy, choć tak nie jestem pewien.
i wybrał Rozpacz. Dalej mamy Jacoba Robertsona, Psywka Dan, talent Ultimate Detective, wiek 17 lat, 1,79 m wzrostu, 65 kg wagi, czerwone takie, przepraszam, niebieskie oczy, czarne włosy nieułożone, ze znaków charakterystycznych prostokątne okulary i wybiera Nadzieję. Dalej mamy Jadena Asselmana, psywka Ethan Incredible, jest to Ultimate Iluzjonista, wiek 18, wzrost 1,90 m, waga 82 kg, czerwono-różowe oczy, ile dobrze pamiętam, różowe włosy, które są długie oraz falowane, dodatkowo ze znaków charakterystycznych dwie gwiazdy, dobrze pamiętam na twarzy, kolczyki oraz różowy strój i wybrał Rozpacz. Dalej mamy rewolwerowa Piotrowicza Iwaszowa, ksywka Rewem, jest to ostateczny komunista, wiek 22, 1,70 m wzrostu, 70 kg wagi, czerwone oczy, czarne włosy zaczesane na bok, ze znaków charakterystycznych czapka oraz uniform NKWD-sty, wybrał Nadzieję. Jeżeli chodzi o 12 postać, to jest Dismas Hardin, ksywka pokerzysta, co ciekawe, talent Ultimate Bandyta, wiek 25, wzrost 1,90 m, waga 70 kg, tarcie, kurcze, ciemno-żółte oczy, takie piwne, bym to nazwał, może inaczej, czarne włosy, krótkie z grzywką, dodatkowo ze znaków charakterystycznych posiada pistolet, zegarek kieszonkowy oraz ma bliznę na czole i wybrał Rozpacz. Przechodzimy do postaci kobiecych, mamy Audrey King, brak ksywki, talent Ultimate Kucharka, wiek 19, wzrost 1,79 m, waga 93 kg, ma zielone oczy, brązowe włosy, które są średnie do, że tak powiem, średniej długości i opadają jej na jedno z oczu, bodajże na prawe. Ma znak szczególny złote kolczyki oraz fartuch i wybiera Nadzieję. Dalej mamy Julię Majer, ksywka Majo, talent Ultimate Brzuchomówczyni, wiek 19, wzrost 1,76 m, waga 62 kg. Ponownie piwne oczy i brązowe włosy, które nosi związane w kucyk, są oczywiście długie. Ze znaków charakterystycznych okulary oraz brak makijażu i tutaj ponownie mamy wolny wybór, jeżeli chodzi o Rozpacz i Nadzieję. Dalej mamy Sandrę Evans, psywka Sandy albo Durny Sukub, Ultimate Uwodzicielka, wiek 19, wzrost 1,56 m, waga 52 kg, ma żółte oczy, takie złote, oraz takie ciemnofioletowe włosy, które są gęste oraz bujne. Ze znaków szczególnych nosi opaskę z rogami oraz ma gwiazdki, bodajże wymalowane na twarzy, ale tego już nie pamiętam, oraz okulary nerdy i wybiera Nadzieję. Dalej mamy Elizabeth Goodwin, ksywka Ellie, jest to ostateczna farmaceutka, wiek 21, wzrost 1,67 m, waga 62 kg, kolor oczy niebieski. Z włosów i Neri zrobiła coś, co się nazywa ombre. Dziewczyny pewnie wiedzą, faceci, w tym ja nie do końca, czy ja już wiem, co to jest, ale powiedzmy, że nie wiedziałem. W kolorach przechodzących z białe przez szary do czarnego. Nosi warkocz, dodatkowo ma bliznę, koszulkę z pandą, dlany, maskę oraz właśnie te ombre na włosach ze znaków charakterystycznych i wybiera Nadzieję. Dalej mamy Carmen Alvare, brak ksywki, Ultimate Florystka, wiek 20, 1,70 m wzrostu, 45 kg wagi, ma różowe oczy oraz zielone włosy, które przychodzą na końcówkach w taki róż. Te włosy są kręcone, dodatkowo ma fartuch, rękawice, sińce pod oczami oraz liście we włosach i wybiera Rozpacz. Dalej mamy Agatę Lidl, ksywka Hagi, twórczyni zabawek ostateczna, wiek 20, 1,60 m wzrostu, 45 kg wagi, zarówno brązowe oczy, jak i włosy, włosy są rozpuszczone, nosi do tego duże okulary, ma pieprzyki i pieli na twarzy oraz plecak, wybiera Nadzieję. Dalej mamy Alice Clarice, ksywka Aris, talent ostateczna przyjaciółka, wiek 19, 1,65 m wzrostu, 50 kg wagi, żółte oczy, takie złotawe powiedzmy, oraz taki taki blond przechodzący w pomarańcz na włosach, te włosy ma pofalowane i z charakterystycznych rzeczy ma pieprzyk pod lewym okiem i ona wybiera nie nadzieję, nie rozpacz, a przyjaźń, co jest ciekawe. Dalej mamy Lily Eucliffe, brak ksywki, ostateczna fryzjerka, wiek 16, 1,60 m wzrostu, 46 kg wagi, niebieskie zarówno włosy, jak i oczy,
związane, oczywiście włosy związane w kucyk. Dodatkowo ma dwa kluczyki w kształcie serca oraz dodatki fryzjerskie w włosach, różne spinaczki i inne takie. Wybiera nadzieję. Przedostatnią postacią jest Wendy Vela. Jest to Ultimate Stripteaserka, nie ma ksywki, wiek 18, wzrost 1,65 m, waga 44 kg, niebieskie oczy, blond włosy, dwa warkocze, ma spinki, białe rzęsy oraz czarny biustonosz ze znaków rozpoznawalnych, postaci szczególnych powiedzmy, i wybiera rozpacz. I ostatnią postacią jest Cecily Britt, brak ksywki, Ultimate Artorka, wiek 21, wzrost 1,75 m, waga 70 kg. Niebieskie oczy, truskawkowy blond, jeżeli chodzi o włosy, które są długie oraz proste. Dodatkowo ma piedi, torebkę oraz zegarek ze znaków szczególnych i wybiera rozpacz. Tak się prezentują postacie. Przypominam, że możecie zadawać pytanie, jeżeli coś was, że tak powiem, zastanawia. Jeżeli nie będą to duże spoilery, to na pewno odpowiemy. Jeżeli chodzi o twórców, którzy tutaj słuchają swojej postaci i nagle słyszą: o Jezu, przecież ja zupełnie inaczej ją przedstawiałem. Niektóre rzeczy musieliśmy pozmieniać, jak to były większe zmiany, to właśnie pisaliśmy do was, jak nie, to raczej zmienialiśmy sami. Niektórzy nie podawali wzrostu i wagi, to sami jakby sobie dokleiliśmy. Niektóre postacie zostały trochę powiększone albo troszkę wychudzone na potrzeby serii. No i cóż, mam nadzieję, że dałem wam trochę informacji, mam nadzieję, że wiecie nieco więcej o obsadzie, która będzie się zabijała. Postacie naprawdę będą bogate, jeżeli chodzi o to wszystko. Będzie się bardzo dużo między nimi działo, będzie masa relacji i tyle wszystkiego, więc warto czekać. Ale jak macie jakieś pytania, macie jakieś propozycje, to walcie śmiało. Póki co, ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę, zapraszam was do linków w opisie, bo tam macie wszystko od mojego fanpage'a Instagrama po Instagrama i fanpage'a Neri. No i cóż, dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.